W sobotę na terenie Centrum Kultury STD odbywał się świąteczny targ wiejski, który pomimo dość chłodnych warunków pogodowych przyciągnął mieszkańców całego powiatu. Na wszystkich zmarzniętych czekał gorący barszcz z pasztecikami, potem trzeba było cierpliwie poczekać w kolejce po wyroby wędliniarskie. Niemałe zainteresowanie było też przy stoiskach z rękodziełem w wydaniu świątecznym. Bardzo mi się podoba, tylko szkoda, że tydzień jeszcze do świąt. Chciałam szynkę i obawiam się, że mi nie do końca starczy. Kto mi zagwarantuje, że będzie dobra, ale wyroby są smaczne. Proszę spróbować. Super pomysł. Super i dużo miejsca, bo jak było przed starostwem, nie wszyscy się mieściliśmy. Ale teraz no i wszystko mam, co potrzebuję. Jeszcze może żuru kupić i koniec, święta z głowy. Przede wszystkim cieszy mnie, że wrócił w miejsce, które do tego jest świetnie przystosowane, czyli nasze gnieźnieńskie STD. Obiekt w zeszłym roku oddany po dużej modernizacji. Jeśli chodzi o frekwencję, a za nami tak naprawdę jest przerwa w związku z pandemią. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, ponieważ jest, jak dzisiaj widać, bardzo dużo chętnych, którzy kupują, ale też należy pochwalić się tym, że mamy rekordową ilość tych, którzy się wystawiają. To rokuje jakby dobrą prognozę na następne lata, że to miejsce pod kątem targu przedświątecznego powinno wzbudzać duże zainteresowanie mieszkańców. Ja z tego miejsca tylko mogę zaprosić, bo tutaj warto kupić świeże, zdrowe produkty bezpośrednio od tych, którzy je wytwarzają. Przypomnijmy, bo nie zawsze o tym pamiętamy, że najlepsza gwarancja świeżości warzyw to ich krótka droga z pola na stragan. Tak jak mówimy, krótka droga. Krótszej drogi nie ma, żeby to trafiło do klienta. Mało tego. Na przykład tutaj mamy ziemniaki czy coś. U mnie sadzone, u mnie wybierane i trafiają tutaj na stół, z tego stołu do klienta, do pana. W tym ziemniaku nie ma, tutaj akurat w tym, nie ma. Jest zero oprysków, zero nawozów sztucznych. Jedyne sztuczne, co na tym stoisku jest, to moje sztuczne kolano. Bardzo fajnie, można zawsze coś tutaj zobaczyć i w ogóle samemu później kupić. Tak kupić i jeszcze samemu później to sobie tak jakoś tam zrobić po swojemu w domku, nie? Także naprawdę dobry pomysł. Kupiliśmy babeczkę tylko. Nie wiem, czy będzie dobra, ale kupiliśmy. Dopiero weszliśmy. Dopiero też przyszliśmy niedawno. I co chyba warto odnotowania, targ wiejski w Gnieźnie nigdy wcześniej nie gościł takich tłumów jak tym razem i kto wie, być może z tego powodu warto rozważyć na przyszłość, by jego formułę nieco rozszerzyć.